No dobrze, więc witamy wszystkie 77 płci w drugim odcinku tego tygodniowego wydania. Ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Tak jest, w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, drugi sezon będzie no, niespodzianką. W następnym tygodniu. Ale tak, zacznie się już w przyszłym tygodniu. Natomiast teraz chcemy przejść do zagadnień bardziej takich stricte politycznych. Ja muszę powiedzieć, że z niecierpliwością czekam na spotkanie zapowiedziane w Genewie pomiędzy Władimirem Putinem i Joe Bidenem. Ciekaw jestem, co z tego wyniknie. Trochę mam, muszę powiedzieć, mieszane uczucia po tym, jak przeczytałem to był chyba The Washington Examiner, jeśli dobrze pamiętam. Przeczytałem taką zapowiedź, w której cytowano jakichś bezimiennych funkcjonariuszy Departamentu Stanu, no, że oni w zasadzie zamierzają przekupić Rosję, żeby poszła ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom. To się na pewno nie uda i obawiam się, że przyjadą na to spotkanie, rosyjska delegacja przyjdzie na to spotkanie wyjątkowo niezadowolona ze względu na to, że do ostatniej chwili w zasadzie nie jest wiadomo, dotychczas nawet nie jest wiadomo, jaki będzie porządek tego zebrania. A wyjadą stamtąd niezadowoleni z kolei Amerykanie, dlatego że oni chyba uwierzyli we własną... Będzie niet, ale to nie tylko, że będzie niet, ale też będzie coś takiego, że... Bo wiesz, Amerykanie chyba trochę za bardzo uwierzyli we własną propagandę. Oni naprawdę chyba myślą, że cała ta administracja rosyjska to są jacyś, wiesz, skorumpowani gangsterzy i tak dalej. A to są jednak, no, abstrahując od korupcji i wszystkich tam jakichś oligarchicznych zależności... Musi być jakaś na wschodzie, jak mówił kiedyś. To jedna sprawa, ale druga rzecz jest taka, że to są ludzie, którzy mają bardzo, są silnie zorientowani na coś, co nazywają interesem narodowym i tak dalej. I oni na pewno nie sprzedadzą tego za żadną łapówkę, którą oni im tam zechcą rzucić przy okazji G7 czy czegoś podobnego. I Amerykanie wyjadą stamtąd właśnie z takim, wiesz, no, z takim poczuciem, że tutaj odrzucono ich wielką jakąś ofertę. No i że te stosunki pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi będą się jeszcze bardziej psuły, co oczywiście stanowi poważne zagrożenie w ogóle dla całego świata, no ale nie o tym chcę mówić. Zapowiedziałem to tylko ze względu na żeby tu sformułować jakieś swoje oczekiwania i jakieś takie lekkie zniecierpliwienie. No bardzo czekam na to, co z tego wyniknie, na pewno będziemy tutaj dla Was komentowali. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli na nasze podwórko, na podwórko bułgarskie, dlatego że zachodzi tam... No operacja, którą według schematu takiego regime change, nie? To co się tak już weszło do, można powiedzieć, takiego już nawet nie tylko politycznej kultury, ale takiej politycznej popkultury trochę, że Amerykanie po prostu tam, gdzie im nie pasuje jakaś władza, to oni biorą ten rząd i go wymieniają. No i przez bardzo długi okres w Bułgarii, od co najmniej no, 12 lat chyba tam Borisow rządzi, tak z małą przerwą, no ale powiedzmy tak dla uproszczenia, że prawie 15 lat, no to oni w zasadzie nie musieli niczego takiego robić, dlatego że no cały wewnątrzpolityczny proces w Bułgarii no zahaczał w ten czy inny sposób mniej lub bardziej bezpośrednio ambasadę amerykańską. No i nawet Bojko Borisow, który no był niepodzielnym szefem całego kraju i w ogóle właśnie takim dyktatorem procesu politycznego, no on się z nimi bezwzględnie liczył i wykonywał różne ich tam polecenia, zalecenia, prośby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz były wybory. Na początku kwietnia, my te wybory tutaj komentowaliśmy w dwóch naszych odcinkach, możecie je sobie tutaj, możecie do nich cofnąć się i z te nasze komentarze... Myślowo powrócić, jak to się ładnie mówi. Okej, okay, możecie fizycznie powrócić, po prostu możecie kliknąć te odcinki i zobaczyć, co my tam wygłosiliśmy za wiekopomne refleksje. I co z tego, co z tych wyborów wynikło, co bym chciał teraz przywołać? Otóż wynikł między innymi zanik hegemonii tej partii Bojko Borisowa, czyli GERB, która miała poparcie Stanów Zjednoczonych i miała poparcie Unii Europejskiej, zwłaszcza miała poparcie Niemiec, Angeli Merkel i niemieckich konserwatystów, dlatego że w ogóle cała partia GERB została stworzona w zasadzie, można powiedzieć, przez niemieckich konserwatystów. O tym możemy też kiedyś opowiedzieć, jeżeli ktoś z Was uzna to za interesujące i nas o tym powiadomi. Ale jakby nadwyrężenie tej hegemonii no zostało zauważone również w ambasadzie, przynajmniej amerykańskiej, w Sofii. I co jest tego efektem? Otóż to, że
wygląda na to, że Amerykanie właśnie robią teraz casting, przeprowadzają taki regime change pokojowo, bez bombardowań na szczęście i bez wszystkich... Zawsze to w Bułgarii tak było. Tak, dokładnie. Muszę przypomnieć tutaj, że tak że praktycznie na terenach bułgarskich nie było II wojny światowej. No tak, można tak powiedzieć rzeczywiście. No to było, ale poza, wiesz, było w Macedonii i w Serbii. Tak, no na Bałkanach było, ale... tylko były jedynie bombardowania... Amerykańsko-brytyjskie, tak. Ale rosyjskie, znaczy nie rosyjskie, tylko Związek Radziecki też niby zbombardował Sofię tam w 1944 roku, przejmując jakby... To wiesz co, no to okej, okay. Tutaj jakiś niuans historyczny, którego w tej chwili tutaj nie jestem w stanie sobie przywołać, ale jednak jeśli chodzi o bombardowania, no to najbardziej się odcisnęły, w sensie fizycznym, to były te amerykańsko-brytyjskie, to też kretynizm po stronie w ogóle ówczesnego rządu bułgarskiego, który był sprzymierzony z Hitlerem i Mussolinim i tak dalej, żeby powiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym. Nie wprowadzaj w błąd troszeczkę widzów, bo oni nie byli sprzymierzeni do końca, tylko udawali, że byli. No dobra, udawali, no bo podpisali jakieś kwity jednak, tak, no, ale dobra. No wiesz, no chcieli po prostu ocaleć w jakiś sposób. I znaczy trochę nie mieli wyboru tutaj rzeczywiście, tak. Ale mimo wszystko, no nie chcę ich bronić teraz, ani nie chcę tego rozważać. Chcę po prostu powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji, że wypowiedziano w 1943 bodaj, jeśli dobrze pamiętam, została wypowiedziana wojna Stanom Zjednoczonym, co było jakimś... Wielkie Brytanii, co było jakimś kompletnym nieporozumieniem, no i jakby jedno bombardowanie wszystko to, tę wojnę rozstrzygnęło. Ale tak, to jest prawda, że w ogóle w Bułgarii, jeżeli chodzi o proces taki polityczny, no to zewnętrzne czynniki w większości decydowały o tym, jaki będzie jego kształt. No i teraz mamy taką sytuację, że zewnętrznym czynnikiem najważniejszym są właśnie te mocarstwa zachodnie, czyli no głównie to jest właśnie poprzez GERB, czyli partię Bojko-Borisowa, no rządzi Berlin i rządzi Waszyngton. No i czasem oczywiście Bojko Borisow musi tam wybierać pomiędzy nimi, bo ich interesy są czasem sprzeczne, a tu jeszcze dochodzi kwestia takiego powiedzmy prorosyjskiego nastawienia bułgarskiego społeczeństwa, które też odgrywa bardzo ważną rolę, no i każdy kto tam się wiesz będzie wypowiadał w sposób tak jakby się w Polsce wiesz, jak się w Polsce ludzie przyzwyczaili do wypowiadania przeciwko Rosji, no to by tam długiego życia politycznego nie miał, więc to też, no nie zazdroszczę Borisowowi, bo musiał przez te 15, tam prawie 15 lat balansować cały czas właśnie na tych różnych takich, wiesz, odważnikach. I myślę, że to było dla niego bardzo trudne, ale było też bardzo trudne nie tylko dlatego, że to jest w ogóle sprzeczność interesów, ale dlatego, że on jest po prostu ignorantem. Jest po prostu tępym kolesiem. No i wydaje mi się, że Amerykanie już mają tego trochę dosyć. I nie tylko Amerykanie, myślę, że Niemcy zresztą również. Że to już zaczyna... sobie scenkę, jaką zapraszał tą panią ambasador nową amerykańską, która ma jakieś tam pochodzenie libańskie czy coś tam w Bułgarii. No to on ją zapraszał do jeepa swojego. Woził tym swoim jeepem i w ogóle very nice. Tak. No, po prostu no, to jest właśnie... pokazywał autostradę, wiesz, co łączyła Tesaloniki z Sofią. I tak, very nice. Tak. Look what we've done here. Wiesz, pięknie. No to właśnie taki mamy poziom właśnie. To był nasz dyktator, taki mały. I teraz co? I teraz się okazuje, że po tych wyborach, kiedy został sformowany ten rząd taki przejściowy, bo następne wybory odbędą się na początku lipca, no w zasadzie nie ma funkcjonującego parlamentu, w związku z czym ten rząd tak zwany techniczny, on jest tam tylko po to, żeby przygotować te nowe wybory, żeby utrzymać jakoś ciągłość instytucjonalną taką państwa, prawda? No ale w trakcie, kiedy ten rząd funkcjonuje, no doszło do kilku różnych, dosyć ważnych przewartościowań i incydentów. Wszystkich nie będziemy teraz omawiać, ale przywołam ten, o którym wspomniałem bodaj w poprzednim programie, mianowicie o tej takiej hecy, gdzie wojska amerykańskie wtargnęły do jednego z zakładów bodaj szwalniczych. W niewielkiej wsi koło Plovdivu. No i tam wyszła z tego taka afera, którą później bułgarski rząd, ten właśnie techniczny, no musiał skomentować, że to było bardzo takie niefortunne nieporozumienie. Tak jest, no było to zdecydowanie niefortunne nieporozumienie. Wydawało się, że teraz to dojdzie do jakiegoś takiego zamrożenia, przynajmniej tych takich ewidentnych amerykańskich wpływów, no żeby chociaż trochę, wiesz, taką przechłodzić tę sytuację, no dlatego, że wszyscy się no jednak trochę przynajmniej tym przejęli, jeżeli nie wzburzyli. No i okazuje się, że nie, że to wcale nie podziałało w taki sposób jakiś zniechęcający na amerykańskich tam namiestników, tylko wręcz przeciwnie, to ich jakoś zachęciło być może nawet, bo oni ponad tydzień temu już zorganizowali coś, co nazwałbym osobiście castingiem na jakiegoś nowego swojego właśnie tam ich... Guru. No nie, właśnie nie guru, tylko takiego kolesia, który będzie tam... Namiestnika, no chyba tak, no. No i...
I on nie został wybrany, co ciekawe. A zostało to zrobione w taki sposób, że amerykański, ten ambasadorka ta amerykańska, obecna w Bułgarii, ona zorganizowała spotkanie ze wszystkimi opozycyjnymi partiami. Znaczy opozycyjnymi w zasadzie trudno powiedzieć, kto jest teraz opozycją, dlatego że no, wszyscy GERB nie rządzi, wszyscy są opozycją, wszyscy ten. No ale zorganizowała takie spotkanie, no i tam wiesz, i oni o czymś rozmawiali. No tam oczywiście był jakiś komunikat prasowy, który był bardzo ogólny, tam było coś o korupcji, o prawach człowieka, telefery, jak to wiadomo. No ale no, wszyscy podejrzewają i wydaje mi się, że podejrzewają wcale słusznie, że chodzi o wybór tego, kto będzie teraz rządził i że tutaj Ameryka musi kogoś po prostu pobłogosławić, kogoś namaścić, no i ewidentnie pomóc komuś też w wygraniu następnych wyborów. Teraz tak, jakie zapadły tam ustalenia, oczywiście nie wiemy, natomiast samo to wydaje mi się jednak bulwersujące i wydaje mi się, że świadczy po prostu o tym, że nie jesteśmy suwerennym państwem i że cała ta bajka, która została wygłoszona w 1989 roku i na początku lat 90., że teraz będziemy niezależni, suwerenni, że tu nie będzie jakaś Moskwa, tego, no to pff, wiecie, no jakby z deszczu pod rynnę. No też jesteśmy zależni, tylko o wiele biedniejsi niż wcześniej. No taka jest, taki jest, wiesz, takie, no tak można to podsumować i naprawdę nie będzie to dalekie od prawdy, jakkolwiek to populistycznie nie brzmiało. No ale teraz tak, ja chciałem po prostu z tobą tak chwilę, wiesz, pospekulować, no bo skoro nie wiemy... To będzie, tak? No tak, bo skoro nie znamy konkretów, no to chyba możemy się trochę podomyślać, no to... No jedno jest pewne, że na pewno nie będzie to Slavi Trifonov. Nie będzie, nie, bo on też jest za głupi, prawda? Nie to chodzi, że jest za głupi, tylko on po prostu powiedział, że on nie będzie brał udziału w następnych wyborach. A, nie będzie brał, tak? Aha. Niby zdeklarował się. No ale to on osobiście, nie? Czy to cała jego partia? To on osobiście, tak. A, on tak, osobiście tak. Nie będzie brał. No bo to jest taki właśnie, on to tak lubił, on zapowiadał kilka razy, że będzie wchodził do polityki, po czym za każdym razem, gdy już jest blisko, to się robi dwa kroki do tyłu. No i to widać, że to taka już jest jego strategia. Ale wiesz, on też jest niby schorowany, on wszyscy oczywiście to tłumaczył, że on jest schorowany. Ale tak, ale to... Ale tam, wiesz... To niesamowite, bo z tymi chorobami to jest za każdym razem. Borisow też, gdy miał problem, to nagle był chory. Noga, wiesz, była w gipsie, ale albo wiesz coś. Ale wiesz co, ja, mnie osobiście jako człowieka, który działa społecznie w jakiś sposób, prawda? Czy to robimy ten program, czy to robię filmy, czy robię jakieś inne aktywności, czy wspomagam też inne osoby, które działają społecznie. Ja uważam to za misję swoją, tak? No oczywiście, jeśli wpadną jakieś pieniądze, będę szczęśliwy, natomiast uważam, znaczy moim głównym, takim pierwotnym założeniem jest, że to jest jakaś misja. Natomiast wiesz, to są osoby, cały ten kalejdoskop, to jest tak, jakbyś kurna, nie wiem, mianował kogoś na CEO jakiejś wielkiej... Przedsiębiorstwa jakiegoś, tak? Który by miał z tego jakieś miliony, tak? No tak. I to samo się w Polsce też dzieje, w ogóle w tych krajach, w ogóle polityka ogólnie na świecie, tak? I dlatego w przyszłości mam nadzieję, że polityka, że będzie po prostu skompresowana do jakiegoś tylko, do jakichś tych dwóch guzików, że tak albo nie, do takiego pytania, nie? Natomiast wiesz, no, oczywiście doczekamy się pewnie, nie doczekamy się za naszego życia, ale jest to jakaś perspektywa w myśleniu. Czyli zanikła jakby ta po prostu misja polityka, tak? Misja tak. Myślenia o swoim narodzie, tak? Ale tak, ale też wydaje mi się, że zanikła ideologia przede wszystkim, dlatego że no ludzie mieli, wiesz, mieli kiedyś taką orientację właśnie misyjną, i byli kierowani tak właśnie ideacyjnie, to znaczy, że chcieli osiągnąć jakiś tam konkretny stan. I lewica na przykład kiedyś chciała odejść od kapitalizmu, osiągnąć jakiś tam stan innego systemu ekonomicznego, społecznego, kulturowego i tak dalej. I to, jeśli to zanikło, to gdzieś się wszystko roztopiło i teraz wszyscy jesteśmy, jak to ktoś kiedyś ładnie napisał, jakiś amerykański autor, nie pamiętam który, wszyscy są radykalnymi centrystami. Wszyscy chcą tylko, żeby było ciepła woda w kranie i żeby, nie daj Boże, nikt tutaj nie wypowiedział czegokolwiek radykalnego, a jak już wypowie, no to potem się zaczynają takie hece, wiesz, jak... I to może być prawicowy radykalizm albo lewicowy radykalizm i to wtedy w zależności od tego, co i jak. Ale to radykalizm. Tak, to się odpalają różne, triggerują się, jak to mówi mój syn, różne... Triggerują się, mówi? Tak, różne ośrodki. Tak. No, ale teraz tak, no oni zorganizowali to i zastanawiam się, kto tam może być, bo ja mam taką obawę, że jedyną osobą, jedyną organizacją, która jest jako tako zdolna rzeczywiście rządzić tym krajem i może trochę spróbować przy pomocy amerykańskiej może trochę spróbować tą korupcję tak przycisnąć, takie do tego stopnia, żeby chociaż dało się trochę rządzić. Znaczy BSP, no jest... ja ci powiem, że tak, oczywiście może się zgodzą, natomiast BSP się bardzo skompromitował przez ostatnie 30 lat. No ale przepraszam, i myślę, że wielki procent jakby ludzi
ludu bułgarskiego po prostu nie poprze. Nie da im tego mandatu politycznego. Nie da, ale jeżeli Amerykanie pomogą, to oni i tak będą rządzić. Myślę, że co Amerykanie myślą, że BSP wesprze? Raczej jeżeli BSP im coś obieca, to wesprze. Rosja to w ogóle się tam nie, wiesz... No ale gdyby... wiesz, jakby BSP by jakby realizowało interesy też również i Rosji, to może w ten sposób. Może by realizowało, ale nie wiem... Wymyśleli. Ale wiesz, ale rosyjskie wpływy w Bułgarii są bardzo ograniczone, a amerykańskie są bardzo ewidentne i bardzo silne, więc wydaje mi się, że jeżeli nawet miałaby BSP balansować tak pomiędzy wpływami jakimiś rosyjskimi małymi i amerykańskimi bardzo dużymi, no to po prostu BSP może zostać wsparte przez Amerykanów, a ja w ogóle tego nie popieram, ja tego nie chcę, dlatego że to jest jakaś partia, która jest kojarzona z lewicą, niezależnie od tego, czy słusznie, czy niesłusznie, ale jest kojarzona z lewicą i ja bym nie chciał, żeby ona była, wiesz, wykonawcą jakiejś imperialnej woli tam w Bułgarii, natomiast obawiam się, że może do tego zostać sprowadzona. I mało tego, powiem Ci więcej, uważam, że jeżeli oni się na to zgodzą, to będzie już koniec tej partii. Znaczy ona i tak się kończy już od bardzo dawna, ale teraz, jeśli oni zrobią krok w tę stronę, to po prostu oni już stracą resztki jakiegokolwiek społecznego zaufania, a i tak już są na trzecim miejscu po tych wyborach z początku kwietnia, o których wspomniałem. Na drugim nie będą. No, tak, ale właśnie pytanie, kto będzie na drugim i kto będzie na pierwszym? Myślę, że znowu będzie... Gerbslavy Trifon, czy tam jego partia. Tak. No bo nie ma innej sceny. Albo będzie, albo będą wyrównane, co jest bardzo prawdopodobne, że będą, wiesz, ramy w ramię, albo po prostu i wtedy BSP ewentualnie pod drugą siłą. No ewentualnie tak, albo na przykład Amerykanie każą GERB się jakoś zjednoczyć z tym Slavi Trifonowskim im Attack of Narod, no, i może nie będą... Ja nie wiem, czy to jest możliwe. No, wydaje mi się, że w Bułgarii wszystko jest możliwe. Nawiasem mówiąc, przypomniała mi się taka anegdota, jak kiedyś taki uczony bułgarski powiedział, że w Bułgarii już Bułgarii nie ma już nic spontanicznego poza aborcjami. Powiedział, że to jest jedyna spontaniczna, cała reszta jest ustawiona. Ale myślę, że no nie wiem, kto jest teraz alternatywą lewą Bułgarii, właśnie, oprócz BSP. Widzisz, wydaje mi się, że to oprócz jest... Oprócz partii socjalistycznej. Ja w Bułgarii będę głosował na partię socjalistyczną ze względu na to, że to jest jedyna partia, która zawiera w swoim programie i w swoim przekazie jakieś socjalne wartości. Dlatego na nich będę głosował, natomiast nie uważam, że oni są alternatywą, dlatego że ich rękoma wprowadzono najgorsze rozwiązania liberalne na początku XX wieku. I ludzie to pamiętają. I słusznie, że to pamiętają, bo to jest skandal, no po prostu, to jest syf, no i patologia. Ale przynajmniej ta partia przynajmniej o tym mówi, więc wiesz, teoretycznie można myśleć o tym, że złapie się ich za słowo i gdzieś się ich przyciśnie, że oni mają to zrealizować, coś takiego. Ale czy jest inna alternatywa o tym samym zabarwieniu czerwonym? Nie ma. Mało tego. Oni teraz zrobili jakąś tą koalicyjkę taką rozbudowali, bo oni mają koalicję za Bułgarię, to się tak nazywa w ogóle, ten koalicję za Bułgarię i tam właśnie teraz wchodzą jakieś małe partyjki jeszcze lewicowe, jakkolwiek one są tam trochę lewicowe, trochę takie, trochę siakie, no ale dobra, jakieś są. No i oni próbują teraz takim większym trochę blokiem tam wejść. Natomiast ja na przykład osobiście bardzo żałuję, że nikt nie zaprosił do rozmów takiej organizacji jak Solidarna Bułgaria, która co prawda nie jest partią, no ale na pewno ludzie mogliby startować z list którejś z tych partii do parlamentu, natomiast nikt się nawet do nich nie odezwał i w ogóle nikt nie podał im ręki, a to są ludzie, którzy są prawdopodobnie najbardziej kompetentni, jeżeli w ogóle chodzi o to, jak wygląda, jak można by implementować jakieś lewicowe rozwiązania w Bułgarii. No ale nie mamy tego. No i teraz tak, mamy później te partie planktonowe, z których najbardziej proamerykańska jest jednak ta Demokratyczna Bułgaria. To jest ta Hristo Ivanov i to jest ta jedna z tych partii protestu. Oni kiedyś mieli taką partię Da Bulgaria. No czy ale tej, to trojcy trującej, tak? Nie, toksyczna trójca to co innego. Powiedzmy, ale to jest taki związek, powiedziałbym, bardzo pośredni. Ale chodzi mi o to, że ta partia, ten Hristo Ivanov, to kiedyś był w ogóle ministrem sprawiedliwości w rządzie Borisowa. Ale potem stwierdził, tu jest tyle korupcji. Zorientował się, nie? Tak. Tyle korupcji, że tu musimy, wiesz, zrobić ten. Amerykanie, nawiasem mówiąc, też od tego rozpoczęli. Bo oni za każdym razem, kiedy trzeba coś zmienić w Bułgarii, to się odgrzewa kotlet, że tu jest korupcja i coś. Jakby nikt nie wiedział, dobra, że tam jest korupcja. W dwóch słowach, czyli co, jesteś za BSP, a kto myśli, że wygra? Myślę, że BSP nie uzyska większości, ale będzie tam GERB i Attack of Narod i zobaczymy, co z tego wyniknie i kogo wybiorą dokładnie Amerykanie. Ale zwróćmy uwagę, że Amerykanie bardzo sobie ograniczyli teraz możliwość działania, dlatego że oni nałożyli sankcje, zgodnie z tym, to się Magnicki Act nazywa, to jest takie coś, co ma służyć zwalczaniu korupcji, zwalczaniu korupcji, ale ono jest tak naprawdę używane jako dźwignia geopolityczna do tego, żeby właśnie robić takie operacje, jak się w Bułgarii w tej chwili przeprowadza na całym świecie. Ale na podstawie tego Magnicki Act
oni obłożyli sankcjami kilka osób, które są z bardzo bliskiego otoczenia Bojko Borisowa i nie tylko. Też tam jednego, bodaj jednego jakiegoś tam, no osoba, która jest z nim no, w jakiejś takiej bardzo szorstkiej przyjaźni. No w każdym razie to są oligarchowie, to są ludzie bardzo skorumpowani i bardzo dobrze, że między innymi Dylan Pewski został, to jest ten magnat medialny. Tak, który ma teraz zakaz właśnie tak, do Stanów. Tak, jakieś tam inne jeszcze ma, ale co to znaczy? Bo to, że oni, wiesz, mają zakaz wjazdu do Stanów, no to wiesz, on prawdopodobnie to nie jest pierwszy kierunek, do którego by chciał się wybrać akurat Dylan Pewski, ale chodzi o to, że Amerykanie dali wyraźny sygnał, że się odcinają od nich, że oni już nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, w związku z tym później ten casting, który został zorganizowany, jednak no, musi być jakiś zamysł, no coś tutaj widać, jakąś strategię i najlepsze w tym wszystkim jest oczywiście to, że te osoby zasługują na te sankcje i bardzo dobrze, ale no, najgorsze jest to, że z punktu widzenia właśnie lewicowego, to co ty przywołałeś, prawdopodobnie się nic nie zmieni. Tak. I teraz tak, to co ja, o czym ja mówiłem na początku jeszcze w naszym, tych poprzednich wyborach, przepraszam, w poprzednim programie a propos wyborów, to że reżim Borisowa jest już taki bardzo zmęczony, wykorzystany, wyeksploatowany i to widać, nie? Że on już po prostu wszystko mu leci z rąk, nie, i tak dalej. Ten model to w ogóle, to on jest, jakby ten model to do, wiesz, do ostatniej fazy socjalizmu, gdzie nie było w ogóle, nie było w ogóle alternatywy, nie było w ogóle myślenia, wszystko jakoś taki właśnie. Teraz w ostatnich, tuż przed wyborami, to oni próbowali coś tam, wiesz, przypudrować, ale za późno. No ale tak, za późno, nie tak jak trzeba, nie przekonywająco, dokładnie tak. Ja też skłonny jestem to porównanie uznać za właściwe ze względu na to, że rzeczywiście ta zdemoralizowana wierchuszka wtedy partii komunistycznej już tak tylko kombinowała, jak tutaj po prostu ocalić siebie. I myślę, że Gierb kombinuje w bardzo podobny sposób. Znaczy, on ma marketing na zerowym poziomie. Oczywiście, niestety. Tak. Jedynym marketingiem ich był po prostu prostactwo Borisowa. Oni mają po prostu marketing na zerowym poziomie. Oni nie myślą w ogóle o przyszłości, oni myślą tylko o teraźniejszości, a to nie jest strategia polityczna. Tak, to nie jest strategia polityczna. To nie jest w ogóle nawet strategia, wiesz, nie, marketing jest najważniejsza. Nie, to jest strategia małego biznesmena, który teraz tu musi mieć zysk. Marketing to jest najważniejsza rzecz w polityce. Zależy, że planują 100 lat do przodu. Tak. Tak powinno być. Tak powinno funkcjonować. Absolutnie to popieram i chcę powiedzieć, że nie wiem co będzie, ale to co przychodzi po Borisowie wcale nie musi być lepsze. Ja myślę, i to jest nasza, i to jest moja wielka obawa. Chciałbym podzielać twój optymizm, zobaczymy. No i ja ci powiem, co mogę powiedzieć, co myślę. Tak, oczywiście. No. Mamy czas. Znaczy tak, po pierwsze tak, Bułgaria w tej chwili będzie hubem gazowym. No są dwa gazociągi, jeden przechodzi przez całą Bułgarię południową, będzie łączył Turcję z Widynem i będzie przechodził dalej na Europę, czyli to jest rosyjski gaz, a druga nitka jest przez Warnę, tak? Przez stary prom Warnę-Liczowsk, tak? Mhm. I będzie też tam rura chodziła i będzie przez północną Bułgarię też przechodziła do Widynia, do Widynu. Ale to kiedy to ma się zacząć? Już się buduje, jest ostatnia faza budowania. Z drugiej strony jakby cała infrastruktura dróg międzynarodowych też została polepszona w ostatnich latach. No to jedyne, co Gierb zrobił, to zarówno kolejowych, jak i kolejowych, to asfaltowych. Nie wiem. Tak, bo to były wielkie inwestycje przez ostatnie co najmniej 5 lat. Mhm. Więc tutaj infrastruktura już jest polepszona, a to jest jakby, wiesz, jakby dobry grunt do budowania dalej, wyżej, tak? Ja jestem optymistą, a jeśli chodzi o wybory, no to myślę, że będzie, tak jak mówiłem wcześniej, równy wynik i Matyków Narod, i Gerb. Zobaczymy, co będzie. Jest bardzo trudna sytuacja teraz, bo jest taka patowa. Tak, nikt nie wie, co robić, zobaczymy, nikt nie wie, co będzie. Zobaczymy, kogo poprą Amerykanie, no bo to wydaje mi się, tak, jest teraz po prostu czekanie. Wielkie czekanie. Zobaczymy, co będzie. No nic, no dobrze, no to łączymy się w takim razie w bólu. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz taką śmieszną, bo podczas wojny II światowej w Polsce było bardzo popularne przewidywania, nie tylko proroctwa Sybilli. Proroctwa Sybilli, no to taki polski Nostradamus. No i Sybilla, wiesz... Ale Nostradamus istniał naprawdę, Sybilla istniała. No. Nikt tego nie wie, czy istniał naprawdę. No ale wiesz, no, załóżmy, że istniał naprawdę. Niektórzy mówią, że to był Leonardo da Vinci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było to też przepowiednie Sybilli. I tam było coś powiedziane, że wyobraź sobie, że chłopcy będą przypominać dziewczyn, a dziewczyny będą przypominać coraz bardziej chłopców. Było też powiedziane, że w Polsce już nie będzie wojny. I było coś powiedziane, że wschód połączy się z zachodem.
No to ja bym bardzo chciał. Unię Europejską, właśnie, Władywostoku, po Gibraltar, to byłoby. Dokładnie. Mnie. No i teraz właśnie może teraz będą, to się rozpocznie. No może, daj Boże. Daj Boże, Boże. Tak, daj Boże. Daj wszechświat możliwość, okay, żeby to się spełniło, bo to jest najlepsza alternatywa dla nas jako przynajmniej na razie, naszego przynajmniej obszaru polityczno-kulturowego. Tak, tak. No, to znaczy jedno, czego nie chcemy, to nie chcemy być na pewno strefą wojny jakimiś buforowymi państwami, które, jak to by powiedzieli po bułgarsku, w razie konfliktu już to jest od pełna programa, więc... No nic, łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy trwają w tej siermiężnej rzeczywistości. Łączymy się też w nadziei i w szczęściu ze wszystkimi. Łączymy się również w nadziei, tak, no tak, no i w szczęściu z tymi, którzy są szczęśliwi i z tymi, którzy... Boże, raz się ze mną zgodziłeś. Często się z tobą zgadzam, tylko może tego tak nie wyrażam, muszę zobaczyć. Okay. I zapraszamy do następnych odcinków, do drugiego sezonu. Zapraszamy też do obejrzenia filmu, jak wcześniej wspomnieliśmy. I jeżeli zostawicie lajeczki, jak to się dzisiaj mówi, zostawicie jakiś komentarz, na który będziemy mogli i chętnie odpowiemy. Albo jeśli użyjecie przycisku subskrypcji, no to też jest to in plus bardzo dla nas. No i najbardziej in plus, takie najbardziej dla nas można być krzepiące docenienie, to jest zakup kawy. Buy Me a Coffee jest nasz profil. Znajduje się również link do tego profilu, znajdziecie również pod tym wideo, które w tej chwili oglądacie. I kliknąwszy tam, możecie właśnie dołożyć tam jakiś grosz i wtedy my zakupimy kawę.